Balaton od lat był wpisany w historię miasta, tak naprawdę po raz pierwszy otwarty był w 1968 roku i przyciągał tłumy mieszkańców. I dziś dzięki inwestorom i sponsorom, czyli mieszkańcom miasta, tak naprawdę jest on wyremontowany za kwotę 16 milionów złotych, przywrócony do życia i to jest pierwszy etap tej modernizacji. Powstały obiekty dawno oczekiwane, czyli szatnie, toalety, prysznice, miejsca odpoczynku, miejsca na food trucki, porządne stanowisko ratownicze, wiata do grillowania, droga dojazdowa, miejsca parkingowe. Będzie dostawiona sauna w najbliższym czasie i ten ośrodek będzie służył także morsom w okresie zimowym. W dniu dzisiejszym jest to taki symboliczny moment, w którym możemy otworzyć kąpielisko po odbiorach, trochę muzyki i DJ-e, i koncert wieczorny, i dla dzieciaków, i zabawy w pianie. Myślę, że to będzie bardziej rozbudowane. Ale tak nowocześnie się teraz zrobiło. Mam nadzieję, że ludzie to szanują, to co teraz tutaj jest, że to się długo utrzymie, fajnie monitoring jest, piasek jest, plaża większa, wszystko na plus, korzystnie się zmieniło. Rzadko tutaj bywałam, bo nie ani dojechać, ani parkingu żadnego tutaj nie było, no i to było taki największy kłopot po prostu, żeby tutaj przebywać. W ogóle ta droga bardzo fajnie zrobiona jest, no i ubikacje przede wszystkim, bo tego najbardziej tutaj brakowało. Jest przepięknie. To jest naprawdę super. A co się zmieniło? Ach, wszystko. W ogóle są toalety, łazienki, to jest też ważne, prysznice. No, jest bardzo ładnie. No, ten most. No, w przeszłości trochę mniej się. No, mniej atrakcyjne miejsce było. Bardzo fajnie to wygląda teraz. Na pewno kusi ludzi bardziej niż to wcześniej wyglądało. No, jak widać, jest przepełnione miejsce na samo otwarcie. No, są kajaczki, można rowerkami sobie popływać, bardzo miło.